U Jana Długosza. Wawrzuś w nogawicach. Na co taka góra? O czym Szymon z Lipnicy mówił z Janem Długoszem? Niepoprawny snycerz. U króla jego mości. Wawrzuś rozmawia z królewną. Na gorącym uczynku. Na rano dawno już wszyscy mieszkańcy klasztoru byli na nogach. Ojcowie msze święte poodprawiali, Ksiądz definitor wysłał dwóch starszych roztropnych braci z wozami do okolicznych wsi po kweście, a Wawrzuś spał jeszcze jak kamień w celi brata Melchiora. Furtian poszedł na górę i zapukał do drzwi ojca Szymona. Proszę Waszej wielebności, rzekł wchodząc, nie wiem co robić z malcem, któregoście wczoraj przywiedli. Trzęsę nim, na nogi stawiam, dobudzić się nie mogę. Strudzone srodze nieborządko. Odparł ojciec Szymon. Dlatego ciężko śpi. Poczekajcie, bracie, jeszcze z godzinę. Widzi mi się, że niebawem się ocknie. Głód go zbudzi. Sprawiedliwe słowa ojca wielebnego. Takie to to było wczoraj osowiałe. Wieczerze mu sam z kuchni przyniosłem i no kubek mleka duszkiem wypił, oczy mu się skleiły i byłby spadł z zydla, gdyby mnie przyłapał. Położyłem go w kącie niczym kawał drewna i do tej pory leży jak nieżywy. Nic to: Im lepiej wypocznie, tym ci raźniejszy będzie, jak wstanie. Chleba mu ino dajcie, ze szperką i mleka. Niech poje do sytości, a potem go przyprowadźcie do mnie. Jak przewidywał ojciec Szymon, tak się też stało. Wawrzuś pokrzepiony dwunastogodzinnym snem i sowitym śniadaniem zupełnie inną miał minę niż wczoraj. Sprytne oczy wesoło się rozglądały po ubogiej celi furtiana, która się chłopcu wydała wcale piękną komnatą. Stanąwszy przed ojcem szymonem, pocałował zakonnika w rękę. Patrzył nań z ufnością i śmiało odpowiadał na pytania: Tatuś nazywa się Wojciech, mamusia baśka, a wieś poręba! Niestety, wsi o takiej nazwie było w Polsce na dziesiątki, a przynajmniej kilka tysięcy ludzi miało za patronów świętego Wojciecha i świętą Barbarę. Wtedy na razie nie było możliwości oddać dziecka rodzicom. Zajęcia ojca Szymona w konfesjonale, na kazalnicy i przy chorych wypełniały czas od wschodu słońca do późnego wieczora. Ani mowy być nie mogło o stałym zaopiekowaniu się chłopcem. Narzucać go innym księżom nie chciał, a tym mniej zostawić małego przybłędę jako popychadło u służby klasztornej. Coś trzeba wynaleźć, jakoś zaradzić przemyśliwał ojciec Szymon. Ale się nic nie kłopotał, bo znał niezawodne lekarstwo na wszelakie troski. Kazał chłopcu zaczekać w korytarzu, a zamknąwszy się w swej celi, stanął przed obrazem Bożej Rodzicielki. Utkwił wzrok w jej najświętszym obliczu i złożył ręce jak do modlitwy. Nie poruszały się usta, oczy tylko pytały i prosiły. Po krótkiej chwili przeżegnał się, zdjął z gwoździa okrągłą sukienną czapkę i wyszedł z celi. Pójdziemy, synku! Rzekł do Wawrzusia Inocie muszę przyodziać ochędożnie, bo w samej koszulinie, a do tego brudnej nie przystoi chodzić po mieście Wziął dziecko za rękę i zeszli znowu na dół Potem długim krużgankiem niemal na drugi koniec klasztoru, gdzie w dużej sklepionej izbie znajdowały się poskładane na półkach skarby ojca Szymona Stare ubrania wyżebrane po domach dla ubogich W porządku utrzymywał swoją szatnię Dziecinna odzież, powiązana osobno, zajmowała całą jedną półkę. Większe kapoty, korzuszki kubraki, leżały na innych, a pod oknem skrzynia z wyprawną bielizną. Raz w tydzień w piątek obchodził świątobliwy zakonnik zaułki i przedmiejskie chałupy, gdzie najuboższa ludność głodem przymierała. Tam roznosił wyżebrany chleb, krupy i odzienie. Do tego składu wprowadził tedy Wawrzusia i ją przerzucać rozmaite szatki dziecinne, aż dobrał stosowny strój dla malca. — O raju, to dla mnie? Naprawdę? Taka biała kosulka? — Podarujesz mi za to swoją brudną — z uśmiechem odpowiedział ojciec Szymon. — Już ci ze podaruję. Słyszycie, ludzie? I w nogawicach chodził będę, kiej nie zdolę, upadnę. Ale zdaje ci się. Wdziej tylko, zobaczysz, jak to ładnie wygląda. A, prawda. Wójta syn w porębie to na niedzielę w nogawicach do kościoła paraduje, a jakże. Ten kabat też dla mnie? I kabat, i czerwona czapka. Matko święta, a co ze ściewy za człowiek taki miłosierny? To nie ja, dziecko, nie ja. Ino opatrzność boska i litość ludzka. To wszystko wyżebrane. Ubrałeś się? Dobrze, teraz pójdziemy w świat. Ojoj, może znowu do pusty? Ale gdzież tam? Daleko bliżej, paręset kroków. Ano, kiedy tak, to idę z wami. Weź jeszcze ten węzełek, będziesz miał trzy koszulki do zmiany. Na powrót krużgankiem ku furcie. Brat Melchior otworzył. Wyszli. Na co taka góra? Były pierwsze słowa dziecka, ledwie stanęło we drzwiach i spojrzało przed siebie. Górę pan Bóg stworzył, odpowiedział ksiądz. A na co stworzył? Przydała się bardzo. Widzisz, jaki wspaniały gród na niej zbudowany? Na co gród? Tu jest mieszkanie miłościwego pana, króla polskiego Kazimierza. Prety, króla? Król tam mieszka? Z królową? A jakże z królową? Z królewiczami i z królewnami. Gadajcie, zgadajcie z mojej ściewy. Król i złotej złotej sukmanie chodzi, prawda? Ale gdzie? Tak się ubiera jako insi panowie szlachta. Śmijciecy, co? Żachnął się chłopak, ale w tejże chwili zawstydził się swego zuchwalstwa i pocałował ojca Szymona w rękę. Pewnikiem satma ma prześlicny i jabłek pełne kumory i chodzi se po ogrodzie, a mozeino cięgiem w izbie siedzi zasunięty za skubel, co by go nikt nie widział. Owszem, i na miasto wychodzi, czasem konno na łowy wyjeżdża. Widzieliście go abraz? Więcej niż sto razy. W naszym kościele czasem przy świętej słucha. Ty go także niebawem zobaczysz. Oj, co, to, to nie. Jak żebym ja śmiał. Ale ze wysoka góra to wysoka. Nazywa się Wawel. Szli dalej. A to co? Kościół dla samego króla pewnikiem, dlatego nie duzy, prawda? Nie, na wawelskiej górze jest kościół ogromny. Zaprowadzę cię tam kiedy. To zaś jest kościółek świętego Idziego. Fundował go król Władysław Herman przed 400 laty na podziękowanie Bogu za syna. Ojoj, tak dawno? A może to nieprawda? Skądże wiecie? Z ksiąg. Tam wszystkie dzieje naszego królestwa są wypisane. Właśnie cię wiodę do wielkiej mądrości męża, który takowe księgi pisze. — Na co pisę? — swoim zwyczajem pytał Wawrzuś. Na to, aby gdy ojcowie pomrą, nie poszło wszystko w zapomnienie i no dla wnuków i prawnuków ku pamiątce zostało. — Aha, tak jak nasa chałupa. — O jakiej chałupie prawisz? — spytał ksiądz. Ale myśli Wawrzka już poleciały gdzie indziej. — Jakie te domy wąziuśkie, a wysokie, prawiuteńko jak wieże. Dachy śpicaste. Na co takie? I tak zarzucał swego opiekuna pytaniami, aż doszli do ulicy kanoniczej. Stanęli przed narożnym domem. Bernardyn zastukał w bramę kołatką. Stróż otworzył: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A gdzież to jędrzej się podział? Na wieki wieków! Do chorej córki na tydzień pojechał. Ja go ino zastępuję. A do kogo wasza wielebność? Jak to do kogo? Do pana tego domu. Do przewielebnego kanonika Długosza. A prawda, próżno się dziwuje, całe mnie nie znacie. Idźcie tedy na górę i oznajmijcie, jako Bernardyn Szymon z lipnicy przyszedł i radby się widzieć z jego przewielebnością, a w sprawie niecierpiącej zwłoki pogadać. Odźwierny poszedł, a Wawrzuś, jako nie przestawał od rana, znowu zapytał. Na co taka sień syroka? Ksiądz Kanonik, proszą na górę, są we wielkiej sali. Biegnąc ku gościowi, wołał stróż. Poszli po kamiennych, mocno wychodzonych schodach na pierwsze piętro. Minęli dwoje czy troje drzwi. Czwarte, jakby na powitanie, same się przed nimi otwarły. A na progu stał stary człowiek w czarnej sutannie, lamowanej fioletem i obie ręce ku ojcu Szymonowi wyciągnął. Co za dzień błogosławiony, że wielebnego brata witam pod moim dachem. Wejdźcie proszę, może raczycie pojrzeć na pracę ich miłościów skryptorów? — Ja co dzień tu zaglądam. Kupilności, a uwadze młodzieniaszków naganiam, bo to... <laughs> — odchrząknął mrukliwie i machnął ręką. A wawrzuś uczepiony habitu ojca Szymona przypatrywał się ukradkiem staremu księdzu. — Białe, ale gęste. Nie tak jak nas pleban, co ino dziesięć włosików mają na głowie. A brwi te sto nastrosył. O, nicym... Krzacyska zwisają mu nad ocyma, a bo nos. Te jest długocki. Inse dwa by zrobił z tego jednego, a cegus tak przerabia gębą, jakby se co smakował, gdy nic nie je. Sala była szeroka, a płytka, jakby stworzona na cel, do którego ją użyto. Trzy okna wychodziły na ulicę, z nich był widok wprost ku królewskim komnatom. Tylko, że dom Długosza stał u stóp a zamczysko na szczycie Wawelu. Strop z ozdobnie rzezanych belek modrzewiowych poczerniały już był od starości. Wzdłuż trzech okien ustawiono olbrzymi stół, ciemnym suknem zasłany. Przy nim siedziało z jednej i z drugiej strony po sześciu młodych kleryków. Każdy miał przed sobą wielki arkusz grubego żółtawego papieru złożony we czworo, parę gęsich piór zatemperowanych i szklane naczynko z inkaustem jak wówczas nazywano atrament najwprawniejszy z pisarczyków nie na papierze pisał lecz na pergaminie, egzemplarz przeznaczony przez autora dla miłościwego króla u górnej wąskiej strony, z łokciami na stole a głową na rękach opartą, siedział starszy jakiś mężczyzna i głośno, wyraźnie, a powoli słowo po słowie z rozłożonego rękopisu czytał tamci zaś pisali starannie dyktowane wyrazy Każdą literę poczynającą nowy ustęp ledwie tylko zaznaczano cieniuchnymi kreskami, bowiem po zapisaniu całego arkusza oddawano go uczonym w zdobiennictwie pisarzom, a ci wielkie litery, czyli inicjały, malowali kunsztownie jaskrawymi barwami i złotem. Jakąż to księgę daliście wasza przewielebność przepisywać, że tak pilno baczycie na staranność wykonania? spytał ojciec Szymon. Jako wiadomo wam z częstych rozmów naszych, rzekł długoż, a również z odczytywanych wyjątków, dwudziesty piąty rok dobiega jak Bogu Wszechmogącemu w trójcy jedynemu na chwałę, królom i bohaterom na cześć, a potomnym na pożytek rozpocząłem dziejów umiłowanej ojczyzny naszej Polski opisanie. Wysłuchał Pan Bóg moich gorących modłów i dał mi, jakom go prosił, dzieło rozpoczęte doprowadzić do końca. Dwunastą księgę wczoraj właśnie modlitwą zamknąłem, a w przepisywaniu jego dopiero ósma. Przejdźmy, jeśli wola, do drugiej komnatki, pogawędzimy swobodniej. Usiedli na ławie, grubym kobiercem we dwoje złożonym dla wygody przykrytej. A co to za pacholika wodzicie ze sobą, ojcze Szymonie? spytał długoż. Teraz dopiero zwracając uwagę na Wawrzusia który wsunąwszy się niemal cały między fałdy habitu, owinął się nim dostatnio jak płaszczem. Zaraz opowiem, odparł zakonnik. I no nie skończyliście jeszcze mówić, przewielebny księże. Bez mała, bez mała, rzekł długoż. A no tyle chyba dodam, że zdrowie szwankujące i lata sędziwe ku wieczności się kłonią. Pora spocząć i rad spocznę. Nie przewidujcież księże kanoniku kresu, gdy go nic nie zapowiada. Wszakże nie tak wiekowym jesteście. Sześćdziesiąt i pięć skończyłem w tym miesiącu. Jeszcze pożyjecie z ćwierć wieka, z uśmiechem mówił Bernardyn. Wolne żarty Waszej wielebności. Drugiego lata nie doczekam, tak przeczuwam. Ha! Gdy Wam tak pilno nadmiernie, tedy wyświadczcie mi wielką przysługę, pokornie Was proszę. Chętnym sercem, a jaką? Gdy się już znajdziecie w przybytku szczęśliwości, uproście najświętszej Matki Bożej i matki grzeszników, co bym miała lichy i marny jej sługa krócej, nie dłużej upały cierpiał i przez jej zmiłowanie oswobodząc światłość wiekuistą oglądał. A na kiedyż mam waszej miłości przybycie oznajmić? Biorąc tę mowę za żart, spytał długoż. Na drugi rok po was! Poważnie odparł Szymon z Lipnicy. Umilkł, spuścił oczy. Długą chwilę trwała cisza, której długoż wzruszony proroczymi słowy zakonnika nie śmiał przerywać. Pytaliście, co za pachole przywiodłem, rzekł ojciec Szymon, budząc się z zamyślenia. Przybłąkało się maluczkie do Krakowa, to pytać go nie sposób, ani wie skąd rodem. O jakich ciś krowach w plebańskim życie, prawi. Po puszczy się błąkał, złodziej oknem uciekający z kościoła chciał go udusić. Miód dzikim pszczołom wybierał, a na rękach go uczono chodzić i kozie na grzbiet wyskakować. Słowem, gdyby nie drobne latka i szczere, siwe oczy, choć no, choć nie chowaj się! Przypatrzcie się, wasza przewielebność jakoż się wam zda. Kłamcą to dziecko nie jest, jednakowoż rozpowiada dziwy, z których nic wyrozumieć nie można. A co z nim zamyślacie uczynić, ojcze Szymonie? U siebie go nie zatrzymam, bo czasu ani miejsca potemu nie mam. Przyszedłem do waszej przewielebności poradę. Wstał z ławy, oparł się o okno i patrzył w niebo, modląc się duchem. A stary kanonik długoż rozważał jego słowa i poruszał machinalnie bezzębnymi szczękami. Ojcze Szymonie. A co? Niech malec zostanie u mnie. Stary Paweł głuchnie, z każdym dniem bardziej. Usługa cierpi na tym wielce, bo się go dowołać nie mogę. Już nawet kupiłem dzwonek w sukiennicach i niczym na nabożeństwo sygnuję co rano. Mało pożytku i dzwonka. Zapomina się, rozkazy spełnia przeciwnie i do grzechu mnie ino pobudza, bo cierpliwość tracę i nieraz nad potrzebę surowo go strofuję. Ostawcie mi chłopca, niech się zaprawia do posług. Dawno już zamyślał szukać pacholika, aby go mieć pod ręką w antykamerze. Przyodziewać go będę stosownie do stanu, głodu nie zazna. A jego miłość pan Żegota, zalił w co klerykom do pisania dyktuje. Właśnie, tedy uproszę Żegotę, co by dzieciaka liter powoli uczył. Okaże się pojętny, to z czytania za się do pisma przejdzie. Ze względu na ono przeczucie, o którym tylko co wspomniałem, dołożę starania, by chłopiec miał i po mojej śmierci opiekę. Spokojnym sercem ostawić go możecie u mnie. Bóg zapłać stokrotnie Waszej przewielebności. Pociechę mi sprawiliście niemałą, bo szkoda mi było dziecka. Pójdę już. Łasce się Waszej polecam, niech będzie pochwalony. Na wieki. Wawrzuś, pocałuj w rękę księdza kanonika. Ostaniesz tu, będziesz się uczył i posługował jego przewielebności. O rety, nie, nie! Weźcie mnie ze sobą, wam będę posługować. O moi ściewy, nie zostawiajcie mnie tu samego. Cicho, cicho, nie masz czego płakać, będzie ci tu dobrze. Nie chcę nijakich dobrości, weźcie mnie do swojego domu. O matko, boję się starego księdza. Szymon z Lipnicy położył rękę na głowie chłopczyny i palcem zrobił krzyżyk na jego czole. Ja tu przyjdę nieraz do ciebie i ksiądz kanonik posyłać cię będzie do klasztoru. A żebyś ty wiedział, jaki tu jest ładny ogród. Jabłka są, szepnęło chlipiąc dziecko. A jakże? Jabłka, wiśnie, śliwy? Pochylił się nad uchem Wawrzusia. Chodź, zaprowadzę cię do Pawła. Pójdziecie razem do ogrodu. Od tego dnia upłynęło trzy miesiące. Wrzesień dobiegał połowy. Kto by nie widział przedtem Wawrzusia, nigdy by się nie domyślił, że ten złotowłosy chłopczyna, zgrabny niczym pazik z senatorskiego domu, o twarzyczce roztropnej i bystrych oczach, był niedawno jeszcze brudnym, rozczochranym dzieciakiem, którego rodzony ojciec nazywał niezdarą. Szymon z lipnicy miał widocznie szczęśliwą rękę. Czego się tknął, to mu się udawało. W pomyślnej godzinie przyprowadził malca księdzu Długoszowi, bo trafił właśnie na chwilę pociechy i zadowolenia po skończonej ćwierćwiekowej pracy. Znakomity pisarz w tak pogodnym był humorze, jak dawno go nie widziano. Chłopak podobał mu się z wejrzenia od razu. Przy tym i opieszała usługa Pawła, dała mu się już porządnie we znaki. Wszystko więc składało się jak najlepiej dla nowo przybyłego. Pan Żegota również chętnie zajął się chłopcem i nie wiadomo, czy sposób nauczania miał wyborny, czy Wawrzuś tak łatwo rozumiał, co mu tłumaczono. Dość, że po upływie tych krótkich tygodni nauczył się mówić poprawniej, sylabizował zupełnie gładko i każdą literę umiał napisać. Krzywo wprawdzie i nieforemnie, ale wcale wyraźnie. Ksiądz kanonik pochwalił go parę razy za pilność i tymi kilku życzliwymi słowami zjednał sobie serce dziecka. Wawrzuś w oczy jego przewielebności, ino patrzał, myśli zgadywał, tak zręcznie umiał służyć, jakby nie jeden starszy nie potrafił. Co mu raz nakazano, wypełniał święcie. Czego zabroniono, nie czynił nigdy. Pawła wyręczał i zastępował niemal we wszystkiej lżejszej robocie, a tak mu się umiał przymilić, że stetryczały sługus nie obrażał się jakoś za to odsunięcie go od pańskiej osoby. Owszem, zażywał w czasu i próżniaczył się. Rad, że mu z góry na dół drepcić nie każą. Jedyną pracą, od której się Paweł nie wykręcał, było pielęgnowanie ogrodu przytykającego do domu księdza kanonika. Posiał tam o wiośnie mnóstwo pachnących kwiatów. Plewił je, podlewał, okrzesywał krzaki z wybujałych pędów, obierał gąsienice. Tutaj czuł się swobodnym panem, bo długoż nieczęsto zaglądał do sadu, a choć i przeszedł się czasem po czysto wygracowanych ścieżkach, nie zwracał uwagi na kwiaty ani na owoce. Zawsze w myślach pogrążony. Czerwieniejące od słońca sztetyny, żółte bursztówki i buraczkowe cygany przepełniały serce wawrzusia błogim niepokojem oczekiwania. Zaglądał na nie po kilka razy dziennie. Zbierał skrzętnie przedwcześnie opadłe jabłka i chował pod tapczan w na poddaszu, gdzie sypiał razem z Pawłem. Z tej spiżarni czerpał obficie na własne potrzeby i co piątek rano odnosił ojcu Szymonowi kilkanaście jabłuszek dla ubogich dzieci. Długoż posyłał go niekiedy z listami do klasztoru, a nie było tygodnia, żeby który z ojców nie zajrzał na kanoniczną ulicę do jego przewielebności. Pawle, wyście to ścieli te wiśnie, co tam leży pod samym parkanem? spytał Wawrzuś pewnego dnia, oglądając uważnie spory pniak ociosany z gałęzi, rzucony w kąt ogrodu między pokrzywy He? mruknął stary, nie słysząc. Chłopiec powtórzył pytanie. A ja. Stara już była, inszym drzewom i nocień rzucała, a pożytku ani na jeden ząb. Wziąłem się, i zrobiłem jej koniec. A dlaczego się pytasz? E, eee, Nic, tak sobie. Można by ją porąbać, to by się zdała na komin, a taki nos próchnieje jej szkoda. A to se zrąb, kiedy chcesz. Schowaj do komórki, uschnie do zimy i będzie jak znalazł na podpałkę. E, ona i teraz już sucha! Wawrzusiowi chodziło tylko o to, żeby się Paweł nie dziwił i nie bronił mu koło drzewka majstrować. A wcale się nie troskał, czy będą suche trzaski na zimę, albo nie. Poszukał piłki ogrodniczej, poprzecinał suchy pień na zgrabne klocki i z większą jeszcze radością niż jabłka schował je pod swój tapczan głęboko do ściany zasuwając. Mimo łaskawości księdza Kanonika i pana Żegoty, mimo zupełnie dobrych stosunków z Pawłem, nawet mimo niewyczerpanego zapasu jabłek, chłopiec miewał chwilę strasznej tęsknoty za ukochanym kozikiem i wyżynaniem zwierzątek z drzewa. Pamiętna jaszczureczka dawno się gdzieś zgubiła, prawdopodobnie podczas przymusowych przechadzek na rękach u lino A kozik Szkaradny frącek złamał mu go na złość umyślnie. Poproszę ojca Szymona, to mi z pewnością taki koziczek podaruje. On taki dobry. Za pierwszym widzeniem poprosił i naturalnie dostał spory, mocny nożyk o dwóch ostrzach. Równie wspaniałego narzędzia nie tylko chłopiec nie miał w ręku, ale nawet z bliska nie widział, a dziś nożyk taki przewyborny był jego własnością. Pilno też było Wawrzusiowi doczekać się wieczora. A raczej nocy, by choć raz drewienka tym nowym nożykiem popróbować. Drżał ze strachu, by go ktokolwiek nie złapał przy tej karygodnej pracy. Mało się to nabrał bicia od tatusia. Obliczył więc sobie, że najlepszą porą na zadowolenie grzesznej namiętności będzie chwila, gdy Paweł zaśnie mocno. Wtedy i kaganek będzie można zaświecić i dłubać w twardym wiśniowym klocku. Ba, nawet śpiewanie starego nie przebudzi. Już robił próby. Ledwie zjedli wieczerze, przebiegły zboczyńca zaczął się uskarżać na głowę. Udawał nawet, że go zimno trzęsie, byle tylko iść na górę do łóżka. Nie mając komu rozpowiadać przeróżnych wydarzeń ze swego długiego żywota, czym zazwyczaj zabawiał wieczorami wawrzusia, Paweł uznał, że i jemu samemu nie zawadzi wcześniejszy spoczynek. Poszli tedy na poddasze. Zmówili razem pacierz. Paweł zgasił olejny kaganek i nakrył się po uszy grubą, samodziałową derką. Wawrzek zaś, by senność odpędzić, sięgnął do swej spiżarni i pogryzał cierpliwie jabłka. Nasłuchując z utęsknieniem, rychło się rozlegnie dźwięczne, groźne, świstające chrapanie starego. — Aha, Jurześ, chwała Bogu! — skrzesał ognia. Zaświecił kaganek i wyciągnął spod tapczanu pierwszy lepszy klocek. O, ten mi się tak czubato ułamał, jak raz można by domek ze spiczastym daszkiem wyrzezać, na podobieństwo tej kamieniczki w podle świętego Andrzeja. Albo nie, już wiem, kościółek świętego Idziego wyrobię. Ten król, co to ojciec Szymon kiedyś opowiadał, ten Władysław Herman ofiarował go Panu Bogu za syna. Jego miłość pan Żegota dopiero wczoraj prawił, jaki to waleczny wojownik był z Bolesława krzywołustego. Ach, cudnie było żyć w owych dawnych czasach. Ale com to chciał rzec? Aha, wtedy i ja wyrzezam kościółek bodaj z drewienka. Na podziękowanie panu Jezusowi, żem wtedy w puszczy z głodu nie zginął, ani mnie zbójnie udusił. Ani one wiły przemierzłe kości mi nie połamały a już najbardziej za ojca Szymona i księdza Kanonika. Rety, rety, gdyby nie oni! Skrobie, przycina, wygładza, tu mureczek, tu okienko, tu szkarpa, a tu znowu występek na zakrystię, a tu większe okno, drzwi kościelne, daszek poniżej nad kruchtą, dach główny, a przed kościołem schodki. Włosy mu opadły na czoło, odgarnął je ręką i dalej przycina drzewo. Małe paluszki drążą w głębienia pod dachem, wycinają okna i drzwi. Miniatura kościoła świętego idziego wyłania się z wiśniowego klocka. Nie brakuje mu nic, nawet żebraczka, mała jak pestka ze śliwki, siedzi zgarbiona pod bramą. O Jezu. Kaganek gaśnie, a pełny był. Biedny ja, biedny, będzie też to Paweł kręcił za one uszyska. Gdyby tak mieć pilniczek, przydałoby się jeszcze schodki wygładzić, bo chropate. Ano darmo, szary dzień w okna zagląda, powiem, że całą noc świeciłem, bo m strasznie chorował. Grzech, kłamstwo, trzeba się będzie przyznać ojcu Szymonowi. A teraz przylepie się krzynę do poduszki, zdrzemnę się choć godzinkę. Lada chwila ksiądz kanonik zadzwonił o wodę do mycia. Miały dni i tygodnie. Wawrzuś przymizerniał, pobladł, aż Paweł to zauważył i trapił się wielce, bo chłopca strasznie lubił. Chciał go nawet zaprowadzić na pędzichów i oddać na własny koszt w leczenie znanej na cały Kraków znachorce, Błażejowej. Ledwie się Wawrzek wyprosił. Ku wielkiemu swemu umartwieniu musiał zaprzestać nocnej pracy, bo Paweł ciągle groził błażejową, a nawet chciał prosić jego przewielebność o jakie leki dla malca. Calutki tydzień wysypiał się więc porządnie i znowu zdrowo wyglądał. Odtąd rzadziej i na krócej brał się do swoich drewienek, a tak go coś do nich strasznie ciągnęło. W dzień zaś wymknąć się nie było sposobu. Ksiądz kanonik lubił mieć chłopca pod ręką. Sprzątanie sypialni do niego wyłącznie należało. Gdy tylko ksiądz długoż przeszedł do pracowni, zaraz Wawrzuś otwierał okno, kobierczyki z podłóżka i z ław na podwórze znosił, gdzie je Paweł ze stróżem co dzień z kurzu wytrzepywali. Sam zaś brał po drodze z komórki miotłe i dzbanek z wodą, skrapiał nieco podłogę i porządnie zamiatał. Słomę w sienniku poruszał i gładził, aby jego przewielebności nie ugniatała w leżeniu. Nasiennik kładł szarą derkę, zaściełał z grzebnym prześcieradłem, na to kołdra, z cieńszej wełny utkana niż derka, i poduszka niewielka, w poszwie pasiatej, białej z czerwonym. W głowach łóżka wisiał na ścianie duży hebanowy krzyż z pięknie wyrzeźbionym chrystusem z kości słoniowej. Obok zaś znajdował się stół, na nim świecznik dwuramienny z woskowymi świecami. I parę książek do czytania w razie bezsenności. naprzeciw łóżka zagłębienie w murze. W nim na kamiennej półce miska miedziana i mydło. U góry mocny hak. Na nim zawieszony miedziany kociołek. Zawsze pełny, skórkiem do puszczania wody. Na drewnianym wieszadle, wkręconym do śruby w ścianie, ręcznik. Tuż obok małe zwierciadełko z polerowanej srebrnej blachy. Pod oknem skrzynia dębowa z szufladami. W nich suknie i bielizna księdza kanonika. Ponad skrzynią kroksztyn, czyli półeczka drewniana, a na półeczce posążek Matki Boskiej z dzieciątkiem na ręku. Snycerską robotą misternie wykończony, żywymi farbami pomalowany, w złocistym płaszczu i koronie. Przed tym posążkiem stawał co dzień Wawrzuś, zadzierał głowę i patrzył. Podobała mu się jaskrawość barw. Podobała mu się twarz Najświętszej Panienki i Dzieciątko z rączką podniesioną jak do błogosławieństwa. Ale poza tym naturalnym zachwytem tkwiła inna myśl. Zawsze uparcie ta sama. Jak też to cudnie wyrobione. Co za nożyki czy pilniki, czy dłutka trzeba mieć, żeby tak zdolić. Ach, gdybym ja onego spotkał, co to robił, dopiero bym się wypytało wszystko. Czy jego kto starszy uczył, czy ino tak ze swojej głowy umiał? Figurka Matki Boskiej nie dawała chłopcu spokoju. Postanowił spróbować, czy choć troszkę podobnej, choć mniejszej wyrzeźbić nie potrafi. Dopisało mu szczęście, bo ksiądz Długosz wyjechał na odpust do Tyńca i miał tam dwa dni zabawić. Na wielkie prośby Pawła wziął go ze sobą a oddźwiernemu Andrzejowi pieczę nad domem i małym pokojowcem powierzył. Andrzej, jak w ogóle cała służba jego przewielebności, człowiek leciwy, mało sobie zadawał trudu z wykonaniem tego rozkazu. Bramę zasunął na skobel i, nikomu nie otwierając, zawiadamiał tylko spoza drzwi, że księdza kanonika nie ma w domu. Z wawszkiem jeszcze łatwiej sobie poradził. Kazał mu się bawić w ogrodzie, a na noc przychodzić do swojej izby, z obawy, że malec pozostawiony bez dozoru gotów zapuścić ogień. Ale ani razu nie sprawdził, co chłopak robi, zadowalając się tym, że wielce akuratnie stawiał się na śniadanie i na obiad. Wawrzuć tymczasem od rana aż do zmroku przesiedział w izbie sypialnej księdza kanonika, kopiując figurkę Matki Boskiej. Strasznie mu nie szło, aż płakał ale nie dawał za wygraną. Jeszcze miał cały dzień jutrzejszy. I rzeczywiście, nazajutrz, pod wieczór, drewniana osóbka w płaszczu i koronie, podrobiona z grubsza, przypominała nieco pierwowzór. Schował to arcydzieło do swego skarbca i poszedł na dół, spać u Andrzeja. Jego przewielebność zjechał wieczorem, a na drugi dzień usługa i wszelkie sprawy domowe wróciły do dawnego porządku. Ksiądz Kanonik siedział w swej pracowni i pisał, ale że chłód październikowy trochę mu już dokuczał, kazał zapalić na kominie. Paweł uznał Wawrzusia godnym zaszczytu przestąpienia progu tajemniczej komnaty, w której dotąd noga jego nie postała. Chłopiec wszedł na paluszkach, dźwigając przed sobą duckę z krótko porąbanymi drewkami i rozejrzał się zdumiony po wszystkich kątach. — Tyle księgów! — Tyle papierów, trzy stoły zawalone, na zydlach, na podłodze uśtyrmane, a na półkach do okolusieńka, aże się cisnął. Ciekawość, czy to wszystko ksiądz kanonik sami napisali. Pewno, ojciec Szymon powiada. Zagapiony na stosy foliałów, nie patrzał pod nogi. Potknął się na jakimś mędrcu greckim czy łacińskim i gruchnął razem z drewkami na ziemię. Łoskod sypiących się z kosza polan wyrwał z zamyślenia jego przewielebność. Długoż drgnął, obejrzał się poza siebie. A to ty, czego się tłuczesz? Upadłem niechcący, już nigdy nie będę! wyjąkał malec, pewny, że za naruszenie spokoju księdza kanonika czekają go straszne cięgi. Lecz ten już ani myślał o tak błahym zajściu i pisał dalej, marszcząc brwi i poruszając szczękami. Patrzcie, ludzie, nie łaję ani na pawła nie dzwoni, żebym nie obił. Strasznie dobry. trzemu napalić godnie, co by miał ciepło jak w uchu. Przykląkł, napakował polan, co się wlazło, zaświecił szczypkę, podłożył, strzeliły płomyczki na wszystkie strony. Drewka zaczęły trzaskać. Paliło się godnie. Jan długoż odłożył na bok pióro. Wawrzuś! — Matko Święta, przypomniał se o mnie. — Słucham waszej przewielebności — rzekł głośno, wstając od komina. — Odziej się przystojnie, kubra od odświętne, włosy niech ci Paweł przygładzi. — Ręce czyste? — Brudne, od popiołu. — Więc się umyj, żebyś mi wyglądał uczciwie i ochędożnie. — Potem wróć się tu. — Idę do króla, zaniesiesz za mną księgę na gród. Przed kilku miesiącami byłoby krzyku, strachu, płaczu co niemiara. Dziś zachowanie Wawrzusia tak dalece się poprawiło, że tylko w niemej rozpaczy zasłonił twarz rękoma i wybiegł z komnaty. Oj, Pawle, Pawle! krzyknął, wpadając na poddasze. Rozsypałem drwa na podłodze. Zgniewał się ksiądz kanonik i każe mi za karę iść do króla. Baj, baju, zwariowałeś czy co? Jakże zwariowałem! Gdy się mam ubrać w co najlepsze, umyć, uczesać i dymać na gród za księdzem kanonikiem. Taj, o co płaczesz? Jakie to to głupie aż strach. Napatrzysz się cudności, króla uwidzisz, inszyby pół życia za to szczęście oddał, a ten się krzywi. Okrutnie się króla boję. Durnyś, cóż ci król zrobi? A po drugie, nie przybieraj se do głowy, jakoby pan miłościwy miał zwracać oko na taką pruszynę. Czy ciebie mucha co obchodzi? Ano tyś jeszcze mniej niż mucha przeciw królewskiej osoby. Stój se cicho w kąciku, ani wiedział będzie, czy żyjesz na świecie. Poszli tedy na Wawel. Jego przewielebność w nowej z cienkiego sukna sutannie z fioletowymi wypustkami na szwach, w rokiecie popielicowej z ogonkami dokoła poopszywanymi dla ozdoby i w dużym birecie z klapami na uszach. Wawrzuś tuptał za nim z wielką księgą in quarto w objęciach. Paweł mu włoski wodą polał i grzebieniem gładziutko uczesał. Wyglądały jak przyklejone: koszulka czysta, granatowy kubraczek, jasnoorzechowe nogawice i ciżemki z jałowczej skóry. Im bliżej byli celu, tym ciężej się robiło obydwom. Ksiądz stękał, bo góra stroma, Wawrzusiowi serce kołatało ze strachu. Aż stanęli u bramy dziedzińca. Długoż zatrzymał się i oddychał głośno. Wasza przewielebność raczy spocząć, krzynę, prosił odźwierny, całując księdza w rękę. Miłościwy pan nie darmo się troska o swych gości. Wawelska góra bystra. Młody wbiegnie śpiewający, a starszemu niezdrowo. I wskazał kamienną ławę we framudze muru. Słusznie radzisz. Posiedzę chwilę. Jeszcze mnie siła schodów czeka. Król jegomość w komnatach? Tylko co wrócił ze sadu. Ich miłości królewicze Zygmunt i Frydrusz jabłka obierają. To się im przypatrował. No, już mi zelżyło. Pójdźmy dalej, rzekł długoż wstając z ławy. Wawrzek przypatrywał się ciekawie wszystkiemu, w ciągłym oczekiwaniu jakichś niebywałych przepychów, a znajdował stare kamienne schody, ciasne korytarze i ciemnawe izby, przez które ksiądz kanonik szedł, nie zatrzymując się. W przedpokoju królewskim przywitał długosza komornik niskim ukłonem i poszedł oznajmić go królowi. Najmiłościwszy pan prosi, rzekł, otwierając drzwi przed gościem. Tu już spodziewał się, Wawrzuś, na pewno ujrzeć ściany ze szczerego złota, podłogę ze srebra, a królewską osobę w płaszczu wysadzanym drogimi kamieniami. Zobaczył wielką izbę sklepioną, z ławami rzeźbionymi dookoła ścian, kobierce na podłodze, a w głębokiej framudze wąskiego okna, na kamiennych siedzeniach dwie postacie, których nawet w pierwszej chwili nie mógł dojrzeć wyraźnie. Pod światło widział tylko, że to byli mężczyźni, stary i młody. — Ot, robota! — pomyślał. — Bałem się i boję się wciąż, a nic nie wiem. Zali pójdziemy dalej, albo może jeden z tych w oknie to sam król? Ale który? Z gołymi głowami oba? To nie poznać. Czegoż się ksiądz kanonik tak bez pół zgina? Starszy z siedzących u okna panów zwrócił się ku jego przewielebności. Szczupłą miał twarz, jakby schorowaną, kości policzkowe mocno wystające, lica zapadłe. Przez całą szerokość czoła biegły zmarszczki głębokie, oczy zmęczone były i smutne jakieś. Skinął uprzejmie ręką. Witajcie, księże kanoniku. Serdecznie wam rad jestem. Graliśmy w szachy z Olbrachtem. Dostał dwa maty, a trzeci mu grozi lada chwila. Co nie, to nie, ojcze! Zawołał młody. Właśnie wam wziąłem rocha, a szach królowi i królowej nabawił was kłopotu nie lada, musicie przegrać te partię. Miejże uciechę żeś wygrał raz na sto. Zgadzam się. Królewicz, młodzieniec o pięknych rysach i wspaniałej postaci, pocałował śmiejąc się ojca w rękę. Zamknął szachownicę i skłoniwszy się uprzejmie długoszowi, wyszedł z komnaty. Usiądźcie, wielebny kanoniku! Mówił mi ksiądz jałmużnik, że w tyńcu z wami się zjechał. Długoście tam byli? Dwa dni, miłościwy panie, a i to za wiele. Na ino doma najlepiej. Słyszałem także od owego, że znamienite dzieło wasze ukończyliście już z pomocą Bożą. Tak jest i mocno się tym raduję, bo m się lękał, że nie dopełnię zamierzonej całości. Teraz się ino troskam, by insi po mnie, z uczciwością prawdzie służąc, dalej dzieje ojczyzny i panowanie królów spisywali. Pomnicie też, księże kanoniku, obietnicę? O tej li mówicie, miłościwy panie, którą wam dałem przed rokiem? Tak jest, przyrzekliście, gdy ostatnią kartę napiszecie, dać mi to dzieło do czytania. Niecierpliwie oczekuję. Nie wszystkie jeszcze księgi przepisane, ale dziś mam tu ze sobą jedną, właśnie tę, o którąście mnie kilkakroć pytali. Panowanie i zgodnie śmiertelnej pamięci brata waszego Władysława. Wdzięczen Wam jestem szczerze i zaraz jutro czytanie rozpocznę. Mówiliście, że ksiąg ma być dwanaście. Tak jest, a ta? Jedenasta z porządku. Dwunasta zaś traktuje o mnie. Zali mógłbym ją wziąć do ręki bez szkody na zdrowiu? Żartobliwie uśmiechając się, pytał król. A długoż odpowiedział z powagą. O dawnych wiekach i panowaniach pisząc, szukałem autorów godnych wiary, a i tych kroniki porównywałem jeszcze z innymi współczesnymi, by prawdy lub kłamstwa dociec. A o ile stać słabe siły człowieka, wiernie wypadki dziejowe spisywać. To ano, co się za mego żywota przygodziło, lub na co patrzałem własnymi oczyma. Starałem się wyrozumieć sprawiedliwie, strzec się prywaty i bezstronnie do wiadomości potomnych przekazać. Czy nieudolność duszna albo słabość ludzka nie podyktowały mi sądów zbyt surowych o tym lub owym zajściu? Nie mam prawa stanowczo zaprzeczać. Dlatego też ostatni rozdział mej kroniki zamknąłem prośbą do Boga wszechmogącego o przebaczenie. Jeżeli aby jednym słowem przeciw prawdzie zgrzeszył, a do czytelników, by one mimowolne błędy i omyłki wedle najlepszego rozumienia poprawiali. Tedy ufam, najmiłościwszy Panie, że śmielej i dwunastą księgę czytać możecie. O sobie tam wcale nie rozpisuje się. A krzywdę doznaną od braci ku rozwęckich, którzy, korzystając z niełaski waszej na mnie, złupili mój dom doszczętnie, wspominam ino kilkoma słowy. Wierzajcie mi, księże kanoniku, że prawdziwie bolałem nad tymi nadużyciami, rzekł król serdecznie. Dziś jeszcze po latach dwudziestu żal mi, że tego, co się stało, nie mogę wymazać z waszej ni swojej pamięci. Stało się minęło. I co się mnie tyczy, to zapewniam was, miłościwy Panie, że minęło bez śladu. Wynagrodzon jestem nad zasługę, że mi danym było synaczków królewskiej waszej miłości, preceptorem być i wychowawcą. Obdarowaliście mnie, Panie, łaską i zaufaniem. Nic mi więcej nie potrza. Ale mnie pilno sprawić waszej przewielebności za dość uczynienie, na świadectwo mych dla was najlepszych chęci. Gdybyście mnie byli dziś nienawiedzili, jutro bym po was posyłał. Po śmierci Grzegorza z Sanoka archidiecezja lwowska przeszło od dwóch lat bez pasterza. Wiadome wam rozterki w kapitule i kto je wznieca. Pokonałem wreszcie te trudności. Nominacja waszej przewielebności na tę stolice już podpisana. Ksiądz podkanclerzy jutro ją wam doręczy. Nie zaszczyt wielki uciechą mi jest miłościwy panie, odpowiedział długoż. Starym już, śmierci bliski, o światłości wiekuistej mi rozważać, a nie doczesnych blasków łaknąć. I nomię to raduje, że wonym czynie waszej królewskiej miłości pełnie łaski i życzliwości dostrzegam, przyjmuję i korne dzięki składam. Zechcecie pokazać mi ową jedenastą księgę, jeżeli jest pod ręką? A jakże, Pacholik mój przyniósł ją za mną. Wawrzuś! Z najciemniejszego kąta komnaty wysunął się struchlały malec i gruby Tom, w wyborową skórę oprawny, podał swemu panu. Długoż zaś z pokłonem wręczył królowi. Jakom rzekł, od jutra czytanie rozpocznę. Dziś tylko obejrzę karty. A. pismo piękne, równe, inicjały bogate. Biegłych macie w księże kanoniku. Jak to? Już dzwonią? Król Kazimierz zatrzymał księgę na kolanach, przeżegnał się i spuściwszy oczy odmawiał Anioł Pański półgłosem. Długoż uczynił to samo. W komnacie robiło się szaro. Wczesny, jesienny zmrok zapadał. Wszedł paś z dwoma zapalonymi świecznikami w ręku i postawił je na podłużnym stole przy drugim oknie. Gdzie widocznie król zwykł był pisywać, bowiem ława z oparciem piękniej była rzeźbiona od innych i poduszka na siedzeniu miała aksamitną poszwę, niesukienną. Na stole leżały papiery i kilka ksiąg. Przez drzwi pozostawione otworem można było widzieć następną izbę i trzecią, z której biło światło kilkunastu świec ustawionych na dużym stole, nakrytym białym obrusem i srebrnymi talerzami. Paś pokłonił się nisko, wyprostował sztywnie i przytłumionym głosem, by nie razić uszu królewskich, oznajmił: Wieczerza na stole, miłościwy panie. Długoż powstał i chciał żegnać króla, ten jednak nie dał mu odejść, mówiąc: Zostańcie, zostańcie, księże kanoniku. Nie tak dawne czasy jeszcze, gdyście mi domownikiem byli. Spożyjmy razem, co Bóg dał, a miłościwa pani nasza Elżbieta przyprawić zaleciła. Woda do mycia jest? spytał krótko czekającego u drzwi pazia. Tylko co przyniosłem, odpowiedział. Pójdźcie, wielebny księże, w drugiej komnacie opłuczmy ręce i do stołu. Król dźwignął się z ławy powoli, wspierając się rękoma o poręcze. O, jaki też to wysoki! pomyślał Wawrzuś, wyruszając ze swego kąta na skinienie jego wielebności. Choć o pół głowy większy od księdza kanonika! Jakżeż tak się godzi, zwyczajnie król. A jeszcze gdyby się nie przygarbiał, tak one plecy pochyla, jakby co ciężkiego dźwigał. W komnacie jadalnej, u stołu zastawionego misami gorących potraw, czekała królowa z synami: Olbrachtem, Aleksandrem, Zygmuntem i Fryderykiem. I córeczką ośmioletnią Elżbietą, która po wyjściu za mąż królewien Jadwigi i Zofii od roku już jako najstarsza córka zasiadała z rodzicami do stołu. Przyprowadzam waszej miłości gościa rzadkiego, a wielce miłego, rzekł król Kazimierz, całując żonę w czoło. Jego przewielebność. Przerwał umyślnie i kończył głosem uroczystym. Arcybiskup Nominat Lwowski. Długoż pochylił się w niskim ukłonie, królowa zaś podeszła parę kroków i podając staruszkowi rękę, pocałowała go w ramię. A tu macie przewielebny panie, domową czeladkę! dodał król, wskazując na dzieci. Zbliżyli się wszyscy z wyjątkiem Olbrachta, bo ten już się był witał poprzednio. I nie wyłączając małej Elżbietki, pocałowali księdza w rękę. Waszą miłość rzekł długoż do królewicza Aleksandra. Mogę jeszcze od biedy zaliczyć do moich wychowanków. Jeden rok wprawdzie, aleś był moim uczniem. Władysław już króluje, Kazimierz więcej w Wilnie niż w Krakowie przebywa. Królewicz Olbrachtino upatruje, kędyby wyfrunąć z gniazda i miecza spróbować. A jakże idzie nauka młodszych, miłościwy Panie? To już Signor była na Kalimach najprawdziwiej waszej przewielebności odpowie. Król rzucił okiem po komnacie i zwrócił się do żony. A gdzież jego miłość, pan preceptor? Był tu przed chwilą, odpowiedziała królowa. Przychodził usprawiedliwić się, jako bliski krewny z Florencji w odwiedziny doń przyjechał. Prosił o uwolnienie od obowiązków na dwa lub trzy dni. Ponieważ zajęci byliście rozmową z gościem, miłościwy mężu i panie, przeto rozumiałam, że godzi mi się zezwolić w waszym imieniu. Słusznie wasza miłość uczyniłaś. Zapewnął ów gość włoski dłużej tu zabawi. Zawiadomie tedy kalimacha, by nie krępując się jak najwięcej z krewnym przebywał. Królewicz Fryderek skubnął w ramię Zygmunta i szepnął mu coś do ucha, śmiejąc się cicho. O sprawowanie młodych pytaliście, przewielebny panie. Wrócił król do przerwanej rozmowy. Zygmunt spokojny, rozważny. Może kiedy po najdłuższym życiu waszej przewielebności infuę po was odziedziczy. Tak sądzicie, miłościwy królu? Piąty z braci do tronu się chyba nie dociśnie, a z przyrodzenia sensat, niech się ima nauki i ołtarza. Bo co się Frydusza tyczy, to. Nie lubi książki pióra, spytał długoż. Owszem, jego miłość, senior Kalimach, wcale zadowolony z pilności. Chwalił go dziś jeszcze za ekstemporalia łacińskie. Powiada, że pojęcie ma łatwe i elokwencję wiek. i no. Zuchwalec może? Spytał ksiądz. Miałem ja na to lekarstwo niezawodne swojego czasu, a no ręka ojcowska skuteczniej pohamuje krnąbrność. Zuchwały nie jest i na obstro w głowie, krotofila a psikusy na każdy dzień nowe. Długoż nachmurzył się srodze i odchrząknął groźnie, ale zwróciwszy twarz na króla uśmiechnął się i szepnął. "Pacholątkoć to jeszcze, nie pora na powagę. Zazwyczaj sam król odmawiał modlitwę przed jedzeniem. Dziś ze względu na obecność duchownego usunął się na bok, a długoż przeżegnał misy i odmówił benedicite. Zasiedli wszyscy w porządku zwykłym, to jest królestwo oboje w pośrodku stołu, przy królowej nad wszystkie dzieci ukochany królewicz Olbracht, przy królu królewna Elżbieta. Naprzeciw zajął wskazane przez miłościwą panią miejsce kanonik Długoż, mając z prawej Zygmunta, z lewej Aleksandra i Fryderyka. Król był wesół i mowny jak rzadko. Pojednanie z Długoszem uspokoiło jego sumienie, a nadanie arcybiskupstwa było dowodem łaski i piękną koroną tej zgody. Do rozmowy mięszał się tylko z rzadka i nieśmiało dziewiętnastoletni królewicz Olbracht. Młodsi bracia i królewna sprzątali gęś z szarą podlewą i kaszę jęczmienną ze skwarkami, nie odzywając się, chyba najcichszym szeptem jedno do drugiego. Za krzesłem każdego z biesiadników stał paść dla usługi. Wawrzek, na znak dany przez jego przewielebność, chcąc nie chcąc musiał uczynić to samo. A że i w domu posługiwał przy stole, dosyć więc zręcznie dawał sobie radę mimo wielkiego nieśmielenia na widok całej rodziny królewskiej. W ciągu wieczerzy, która trwała dość długo, Nabierał powoli odwagi i, niepamiętny słów Pawła, że jest marną muchą, niegodną spojrzenia miłościwego pana, poddał się pokusie ciekawości i z początku ukradkiem, a później coraz jawniej wpatrywał się w twarze króla, królowej, malutkiej królewny i królewicza Olbrachta, których miał naprzeciwko siebie. Elżbietka jego rówieśnica podobała mu się bardzo. Od tylu miesięcy nie miał stosownego wiekiem towarzystwa. Nie rozmawiał z żadnym dzieckiem. Zapomniał na chwilę, gdzie jest i wlepił ogromne siwe oczy w niebieskie oczka królewny. Mała księżniczka nudziła się bardzo przy stole. Rozmowa starszych nic a nic jej nie zajmowała. Mimo to siedziała wyprostowana, grzeczna, z buzią poważną. Niebieskie oczy niby nieruchomo utkwione w przeciwległą ścianę. Patrzyły wcale gdzie indziej i mówiły: To ty jesteś Wawrzuś? Słyszałam, jak cię wołano. A siwe oczy odpowiedziały: Pierwszy raz widzę prawdziwą królewnę. Bardzo mi się podobasz, bo masz takie śliczne włoski jak Jasiek. Jaki Jasiek? pytały niebieskie. Mój przyjaciel, tam w porębie, odpowiedziały siwe. Chciałabym się z tobą pobawić, prawiły rozgadane oczka. Zawsze jestem sama, a moja niania ma tysiąc lat. Ja także jestem bardzo biedny, żaliły się siwe. Mój pan i Paweł mają także co najmniej tysiąc lat. Prawie nigdy nie wychodzę z domu i no czasem do ojca Szymona. A ja albo siedzę w mojej komnatce, albo z nianią chodzę po ogrodzie. Niania nie umie biegać ani skakać, a ty umiesz? Ja nawet umiem na rękach chodzić, umiem także zwierzątka z drzewa wyżynać. Jakie trzewiczki noszą zwykle królewny? Wczoraj dostałam nowe, śliczne, modre jak niebo. E, żółte niech ci pani królowa sprawią! Żebyś wiedział, jak mi się przykrzy. Uczą mnie po niemiecku, po łacinie, wiesz, wawrzusiu, aż czasem nawet płaczę A gdybym ja był królewiczem, bawilibyśmy się razem. Gdybym ja była dziewczynką, a nie królewną, jakby to było wybornie! Już od dłuższego czasu królewicz Aleksander okazywał wielkie zakłopotanie. Poruszał nieznacznie lewym ramieniem, poprawiał się niby na zydlu to znów czegoś szukał pod stołem. On, zazwyczaj powolny i nieruchawy, dziś wyjątkowo nie mógł usiedzieć na miejscu. Wreszcie niepokój wziął górę nad karnością i mimo, że młodszym dzieciom nie wolno było mówić do króla, tylko na zapytanie odpowiadać, odezwał się nieśmiało. — Miłościwy ojcze! Król Kazimierz, zajęty rozmową z żoną i Długoszem, nie dosłyszał. Królowa Elżbieta rzuciła na syna zdumione spojrzenie. Aleksander powtórzył głośniej. — Miłościwy ojcze! — król zwrócił twarz do syna i popatrzył na ni surowo. — Co powiadasz? — Zechciejcie zezwolić, abym wstał od stołu i przeszedł do drugiej komnaty. — Po co? — zadziwił się król. — Gat jakowyś duży albo robak wszedł mi do rękawa i bezprzestannie łazi po ramieniu. Tak mnie dręczy, że dłużej zdzierżyć nie mogę. Muszę zdjąć jake i spędzić ono plugastwo. — Idź! Rzekł krótko ojciec, a królewicz skorzystał z pozwolenia. Z niebywałą chyżością podskoczył do drugiej izby i niemal równie prędko powrócił. Cóżeś znalazł? spytała matka. Oszczędny w słowach młodzieniec odpowiedział jedną głoską. O! i pokazał trzymany w dwóch palcach duży kłos jęczmienny. Nie dziwota, że wasza miłość wycierpieć w spokoju nie zdołałeś, rzekł śmiejąc się długoż. Wiadoma to rzecz. Co za peregrynację odprawia kłos jęczmienny włożony za odzież. Sam się na własnych ostrych włosach posuwa. Przysiągłbyś, że jakieś żywe stworzenie, konik polna albo jelonek. Skądże ci wlazł do rękawa? spytała królowa. Byłeś dziś może z starości w spichrzu? Nie, miłościwa matko, od obiadu siedziałem doma i nie czułem nic, dopiero przy wieczerzy. Fryderyk w spichrzu był? spytał ojciec surowo najmłodszego syna. Królewicz spuścił głowę nad sam talerz i cicho wyjąkał. By, by, byłem najmiłościwszy ojcze. Przez miesiąc od dzisiejszego dnia zakazuje wierzchem jeździć, ani nogą do stajni. Bułanka się zastoi, szepnął płaczliwie królewicz. Zygmunt ją co dzień przejedzie. Ponosi go, zrzuci. Niech się trzyma. Miłościwy ojcze... Dosyć powiedziałem. Król Kazimierz podniósł się z krzesła. Wszyscy powstali. Odmówiono modlitwę, dzieci podziękowały rodzicom za wieczerze, pocałowaniem ręki. Król uściskał żonę, po czym przeszedł z gościem do swej komnaty. Ale długoż pożegnał się niebawem, raz jeszcze wyrażając gorące podziękowanie za wyniesienie na arcybiskupią stolicę. Przyszedłszy za swym panem do domu Wawrzuś służył mu przy rozbieraniu. Przyniósł świeżej wody do podręcznego dzbana i do kociołka na umywalnie, po czym pochwalił pana Jezusa i pomknął na poddasze, przeskakując po dwa schody. Poczciwy Paweł chrapał jak najęty. Oj, nie pójdę jeszcze spać, nie pójdę, mruczał chłopak pod nosem. Muszę sobie najpierw panienkę malućką wyrobić, póki dobrze pamiętam, i nogłówkę z noskiem, z oczkami, z włoskami. Zabrał się z wielkim zapałem do roboty. Długoż tymczasem nie mógł jakoś usnąć. Bytność w Tyńcu jako zmiana długoletniego trybu życia już go trochę zmęczyła. A dzisiejsza odwiedziny u króla, rozmowa z Kazimierzem Jagiellończykiem, dawnych goryczy wspominki, a w końcu serdeczne słowa królewskie i świetne zadośćuczynienie wszystko snuło mu się po głowie i sen z oczu spędzało. Zapalił świecę, chciał czytać. Nie mógł skupić uwagi. Postacie Stanisława i Dobiesława z co przed laty dwudziestu splądrowali i złupili dom jego, stanęły mu żywo przed oczyma. Dziś Stanisław zestarzał się i wraz z duchowną szatą ułagodził dawną porywczość. Jako podkanclerzy z urzędu będzie musiał doręczyć mu nominację. Poleżał chwilę z przymkniętymi oczyma, ani rusz usnąć. Starość, nie radość, pomyślał. W późniejszym wieku nawet pomyślność jest udręczeniem Zaczął odmawiać pacierze I to nie pomagało Zwłaszcza, że szmer jakiś na górze zaniepokoił go Oni tam także nie śpią, zda się Może za nie mógł który Wstał z łóżka postękując Odział się w kapotę futrem podbitą I ciepłe ciżmy sukienne I ze świecą w ręku wyszedł do sieni Spojrzał ku drzwiom pod dasza przez szczelinę widać było światło. Wawrzuś tak był zajęty wyżnaniem noska królewny, że nie tylko cichych kroków księdza kanonika nie usłyszał, ale nie zauważył nawet, że ktoś stoi tuż obok niego i patrzy. Długoż patrzał i dziwił się. Zdradziło go chrypliwe chrząknięcie. Chłopiec skoczył jak oparzony, a ujrzawszy jego przewielebność nad sobą, ani próbował wymówek, wykrętów, królewna z rąk mu wypadła, stał nieszczęsny zbrodnia szczekając kary. — Czemu nie śpisz? Co to ma znaczyć? Już dawno po północy. Wawrzuś milczał. — Pokaż, co robisz. — O Jezu, wasza przewielebność, nie bijcie. Ja nocami, no ja matusie kocham, i no w nocy. — Pokaż, coś robił. Podniósł niedokończoną główkę, ręka mu drżała, że omal nie upuścił, i podał księdzu. Nie było na co patrzeć. Owal twarzy ledwie zaznaczony, broda i szyjka już podrzeźbione, włosy rozdzielone nad czołem, brewki, nosek zaczynał występować. Jeszcze nic. A jednak w twarzy Długosza odmalowało się zdumienie. Masz co więcej? Coś skończonego? Pokaż! Wawrzuś westchnął ciężko Jeszcze nie bije chcę więcej zobaczyć a wtedy co pewno wypędzi No pokaż boję się Ależ ja się nie gniewam czego się boisz Naprawdę bicia nie dostanę Za co Lepiej że się tak bawisz niż libyś bąki zbijał I no szkoda że w nocy noc pan bóg dał do spania Mało to czasu masz we dnie Tedy nie maruci, no pokaż coś gotowego. Malec wlazł cały pod tapczan i wygarnął kilkanaście drewienek. To jest tatuś, proszę waszej przewielebności, a to Jasiek, a to nasza gwiazdula, a to. Widzę, poznaję kościołek świętego Idziego. Wyśmienicie wydarzony. Pochwalić się godzi. A to? To jest moja matusia, wasza przewielebność widzi jaka dobra. Zawdy się na mnie tak patrzy, a jak my się spać kładli, to mnie i pocałowała czasem. Teraz to choć taką drewnianą, co wieczór... Buzia mu się skrzywiła, pociągnął nosem i dalej przebierał w klockach. A to ojciec Szymon, a to nasz znajduś, jak łeb z budy wystawia. Pokaż no to coś większe, coś teraz miał w ręku i pod łóżko zasunął. Wawrzusia jakby warem oblał, zaczerwienił się aż po włosy. To, to złamane, nie ma na co patrzeć. Pokaż zaraz. Aha, to ja tak wyglądam? No, brwi i nosa, cale mi nie żałowałeś. Podaruj mi ten wizerunek, będę nań co dzień patrzał, abym się w pychę nie unosił, żem nad to urodziwy. Widząc, że ksiądz kanonik śmieje się całkiem szczerze, Wawrzuś zrozumiał, że mu nic nie grozi i jego przewielebność raczy łaskawie żartować Rezon mu wrócił zupełnie i już śmielej spojrzał ku księdzu kanonikowi Pocałował go w rękę i także się uśmiechnął Kiedy się waszej przewielebności tak udał, to se go weźcie, daruję wam Bóg ci zapłać, teraz ano dość tej mitręgi, spać mi pójdziesz natychmiast jak nie usłuchasz, analazłbym cię kiedy w nocy tak jak dziś: skóra w robocie. Oj, nie, nie, dy wolę w dzień, jeśli się nie gniewacie.